Dzień dobry. Chcielibyśmy pobrać krew na operację plastyczną, powiększenie biustu. Jest pani na czczo? Tak. Zapraszamy. Zapraszam. Proszę bardzo. Ja bym poprosiła patrzeć w tamtą stronę. Tak. Popatrz na moje cycki i od razu będziesz widziała swoje. Nie, proszę, nie. Wszystko wszystkim, ale no... Ale co się dzieje? Ale zobaczcie, ta igła jest gruba. I mam po prostu jakiś uraz psychiczny dziecka do tych zastrzyków. Bo co byłam mała, pamiętam tylko pielęgniarkę i zastrzyki w domu w dupę. A mi jest słabo już. A jeszcze toaleta? Ilga, nie. Ja naprawdę już mnie wkurwasz. Przepraszam pani, ale no muszę krzyknąć, no bo co to ma być? Jak miałam zastrzyki, jak byłam dzieckiem, to uciekam do łazienki. Ilga, to nie kawiarnia, nie dyskoteka, że będziesz sobie dyskusję robiła. Tam pacjenci czekają. Marenka, potrzymasz mi rękę. Raz, dwa, trzy i już. To jest takie dziwne, że przepraszam, ale jak się tak z żyły wychodzi, to jest po prostu jakaś masakra, nie? Czasem lubię być histeryczką. Lubię, jak się ludzie mną opiekują i zajmują. Dziękuję bardzo i przepraszam bardzo. Oczywiście. Jestem z ciebie dumna. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Było mi bardzo miło. No to ja.